osoby, które próbują podszywać się pod urzędników Zarządu Dróg Gminnych Gdańsku, mówiąc, że potrzeba jest pomierzenia mieszkania, które w deklaracji zostało opisane w sposób niedoszacowany. Absolutnie ZDZ takich czynności w chwili obecnej nie podejmuje. Są to osoby, które próbują naciągnąć najczęściej starsze osoby. Nie należy wypuszczać, należy te przypadki zgłaszać do ZDZ, my będziemy natychmiast powiadamiać policję. Zgłaszają się do nas mieszkańcy Oliwy, konkretnie ulicy Abrahama, mówiąc o tym, że pojawili się ludzie podający się za urzędników Zarządu Dróg i Zieleni, sprawdzający metraż mieszkania, który jest wpisany w deklaracjach śmieciowych. Tacy urzędnicy po mieszkaniach nie chodzą, nie krążą, nie badają i nie sprawdzają. Jeżeli a co będziemy, zrobić właśnie, jeżeli ktoś tak będziemy przyjdzie? Sprawdzać, będziemy sprawdzać na podstawie dokumentów, które my posiadamy. Nie będziemy mierzyć. Jeśli pojawi się taka osoba, należy poprosić ją o identyfikator, a najlepiej wyprosić z mieszkania i na przykład zadzwonić do biura obsługi klienta ZDZ-u. My natychmiast przekażemy dalej sprawę policji. Tak samo dyżurny inżynier miasta jest też przez nas uczulony, że ma przyjmować takie zgłoszenie i natychmiast przekazywać jednostce policji, która działa w danym rejonie.